co robić, zaczynałem szukać w mojej pamięci lub też w Piśmie Świętym, co by zrobił Pan Jezus. Jak to funkcjonuje, proszę Państwa? Teraz niedawno tu mieszkałem w Polsce i powiem, Pan Pospieszalski robi warsztaty muzyczne w Starym Sączu. Było 600 osób, wierzące, niewierzące, ale na koniec była spowiedź, kto chciał, mógł się spowiadać. Więc ja tam gdzieś na nocy usiadłem wśród wielu księży. Wchodził taki Pan, chodził, widziałem, że się zbliża, tak, że tak się czai. I wtedy już zacząłem się po prostu otwarcie modlić, Panie Jezu, no żeby On przyszedł, klęknął. Ja nic nie będę mówił, tylko żeby przyszedł. I On przyszedł i mówi, 40 lat nie był mu spowiedzi. I ja już Go nie słuchałem, tylko się zastanawiałem, co by zrobił Pan Jezus. Co by powiedział? Nic by nie powiedział. Pamiętacie ten, który razem z Nim na krzyżu obok był, który można powiedzieć całe życie przefikał. Może się podobał światu, ale na pewno nie Bogu. I powiedział, że chciałbym być dzisiaj, ja tu tą karę ponoszę, bo narozrabiałem w życiu, ale i Pan Jezus mówi, dzisiaj ze mną będziesz w niebie, koniec. Więc ja temu człowiekowi nic nie powiedziałem, tylko udzieliłem mu rozgrzeszenia, uściskaliśmy się, on mówił, a pokuta? Ja mówię, nie ma pokuty. Niech Pan idzie z tą łaską i roznosi zapach Boga. Odszedł, wrócił za 5 minut, a może jednak jakaś pokuta? Tak działa Ewangelia. W sensie takim, jeżeli my, ja mówię to jako człowiek wierzący, dlatego szukam w Ewangelii. Ona jest bardzo prosta. Tam nie ma, jeśli my komplikujemy Ewangelię, to znaczy piszemy jakiś doktorat na temat jakiegoś zdania Ewangelii, nikt nie wie, o co chodzi. Natomiast Ewangelia jest prosta i dlatego papież mówi tak, nie czytajcie książek o Ewangelii, czytajcie Ewangelię czystą, bez przypisów, bo taka ona była mówiona i ona wtedy zmienia twoje życie. Jak to zmieniło moje życie? Mianowicie rzeczywiście zaczęliśmy wychodzić do ludzi, braliśmy samochody, jeździliśmy. Akurat wtedy czas był tej tragedii na wyspie, gdzie 350 na Lampedusie się utopiło i papież mówi, natychmiast zadzwonił, to było w nocy, o 8 rano, papież, jedź. I liczyła się obecność, liczyło się to, że jest się natychmiast z tymi, którzy cierpią, przy nurkach, którzy 350 ciał musieli wyłowić i sami sobie z tym nie mogli poradzić. I przez pierwszy dzień się nie odzywaliśmy, nie jedliśmy, ja byłem na pontonach, daj mi tylko różańce do Ojca Świętego. Następnego dnia karabinierzy zaczęli, proszę księdza, możemy porozmawiać, a wokół nas 20-30 ciał na tym pontonie, bo kiedy się nazbierało pełny ponton, płynęliśmy do brzegu, żeby znów wrócić na pełne morze. I ci ludzie zaczynają się spowiadać. Ja mam drugą, trzecią żonę. Nie wiem właściwie, które dzieci są najbardziej kochane, bo tu są, tam są, ale może mi ksiądz dać różaniec dla tej mojej pierwszej, żebym ją przeprosił. Zaczynały się dziać takie rzeczy, które mi się w głowie nie mieściły, a ja się nie odzywałem, ja tylko siedziałem cicho sobie. Tylko oni wiedzieli, że reprezentuję papieża Franciszka. I mówi, wie ksiądz, dlaczego moje pierwsze małżeństwo się rozwaliło? Mówi, bo my kładliśmy się spać, nie wybaczając sobie. I powstał taki mur, że któregoś dnia wstaliśmy i nie byliśmy go w stanie zakopać. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te słowa na początku pontyfikatu. Mówi, rzucajcie talerzami cały dzień, nawet się wyzywajcie, ale nie daj Boże, żebyście położyli się spać, nie przebaczając. To jest czysta Ewangelia. To nie jest Franciszek, to jest Pan Jezus. Wychodząc z Świętego Ducha, gdzie chodzę spowiadać, to jest niedaleko tych jezuitów, kościół, podszedł do mnie taki 50-letni z Sardynii pan i mówi, proszę księdza, dzisiaj 50 lat skończyłem. No widziałem, o co chodzi, że chodzi o jakiś datek sympatyczny. Ja mówię, to pójdziemy do restauracji, niech pan zawoła swoich kolegów. Mówię, tak do 10 to nie ma problemu. On mówi, nie, ja nie mogę iść do restauracji. Dlaczego? Bo śmierdzę. Nigdzie mnie nie wpuszczą. Ja mówię, niech pan przyjdzie, bo w restauracji płaci się za wszystko. Zapłacimy i za zapach, proszę się nie martwić, pójdziemy. I rzeczywiście poszliśmy. I kiedy zaczęli opowiadać, to okazało się, że oni nie potrzebują naszych koncertów, oni nie potrzebują naszych pieniędzy, żebyśmy im rzucali. Nawet ich to czasem obraża, że rzucamy te pieniądze, bo na nich nie patrzymy, bo ich traktujemy jak zwierzęta. Bo przechodzimy koło nich, rzucamy, nawet to może być jakaś suma spora i uciekamy.
I papież mówi, jak dajesz jałmużnę, patrzysz w oczy, jak dotkniesz się ręki, wycierasz się natychmiast. A może zamiast tych pieniędzy lepiej było usiąść i wysłuchać go, bo jego nikt na świecie nie słucha. Nikt. A to jest ważniejsze niż te pieniądze. Ich nikt nie słucha. Wiecie Państwo, dlaczego najczęściej u nas w kościołach spowiadają się ludzie starsi, babcie? Bo ich nikt nie słucha. Tylko w konfesjonale ksiądz siedzi cicho. I tak, jeszcze u fryzjera, tam jakieś inne panie się wtrącają. Natomiast one się nie spowiadają z grzechów. One mówią, że mój wnuczek zdał maturę, że któryś kupił samochód. Bo to jest jedyny, gdzie ich traktuje się poważnie. I w ten sposób powstały prysznice pod następnego dnia. Żeby im przywrócić godność, to oni się muszą umyć. Im niepotrzebny jest koncert z Opery Warszawskiej. Jak się potrzebują umyć, to się muszą przebrać, bo nie da rady założyć tych swoich rzeczy, więc zbudowaliśmy 3 prysznice pod kolumnadą. Wiem panu, że to jest takim kościem niezgody, bo potem niektórzy nawet kardynałowie mówili, że przyszedł sobie taki Polak i rujnuje nam całą architekturę wiecznego miasta. Ja mówię, halo, halo, Argentyńczyk i Polak, to jest inny duet zupełnie, to nie jest. Więc, ponieważ ja jestem przedłużeniem, ja nie robię to, co ja mam w głowie jako księdza łódzkiego, tylko papież mnie kiedyś zapytał, czy jesteś w stanie myśleć o Kościele tak jak ja, skoro masz mnie reprezentować. Ja mówię, no czytam kazania nawet chętnie, bo są krótkie i staram się, więc o niektórych rzeczach nie muszę papieżowi mówić, bo wiem, że to on by zrobił. I dzisiaj tak samo było. O pewnych rzeczach rozmawialiśmy. Mówi, o to wiem, ja o tym myślałem, jak byłem młodym księdzem. Stworzyliśmy te prysznice w miejscu najbardziej dla nas godnym. Na placu Świętego Piotra. Zmieniam bieliznę, ale jak się przebiorą, to potrzebny jest też fryzjer. Wszystkie choroby dermatologiczne są we włosach i w nogach i podolog. Więc zgłosili się z całych Włoch fryzjerzy. Mamy codziennie fryzjerów. Może mogą Państwo iść tam zobaczyć. Ale jak już się ostrzygą, jak się ogolą, 200 osób dziennie, czyli 4,5 tysiąca miesięcznie. Tego nikt z nas nie przewidział. Nikt nie pyta ich, nie ma legitymacji, nikt dokumentów nie pyta. Zona ekstraterytorialna, czyli prawo włoskie nas nie obowiązuje. Bo na terenie Włoch od razu trzeba podać dokumenty, trzeba... miłosierdzie nie zna czegoś takiego. Jak już jest to wszystko, to potem doszliśmy do wniosku, że potrzebni są lekarze, żeby ich przynajmniej pierwsza pomoc. Więc następna, pod kolumnadą się to wszystko dzieje, następny pokój, to są lekarze, którzy przyjmują najpierw do południa podolodzy, czyli od stóp, gdzie ostatnią rzeczą, jaką my myślimy, o którą się dba, to są stopy, może kobiety bardziej, natomiast my o tym nie myślimy. Ponieważ oni śpią w butach, żeby im nie ukradli, nie zdejmują butów, noszą plastikowe skarpety, więc to są odparzenia, to są deformacje, więc podolodzy i potem lekarze, ale to nie wystarczy, bo nawet jeżeli lekarz tam, pozgłaszali się nam profesorowie różni, którzy teraz pokutują za całe swoje życie, kiedy okradali pacjentów, bo proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi, że w szpitalu nie może być zrobione badanie, ale u mnie w prywatnym gabinecie, to znaczy, że okrada w żywe oczy, kradnie po prostu temu człowiekowi pieniądze, bo mógł mieć to z ubezpieczenia, a on go okrada. Bez kolejki, bez niczego, jeszcze często na sprzęcie też szpitalnym. Ale to złodziejstwo w biały dzień. Nie wiem, ale to i oni mi o tym mówią, więc oni teraz, to są na ogół ordynatorowie i nie wystarczy, że go zbada, bo jak mu da receptę, to co on zrobi z receptą? Więc dajemy leki od razu pod kolumnadą. Jest apteka watykańska, od razu bierzemy leki i dajemy leki. Proszę zobaczyć to, co papież mówił. Wyjdź do nich, a wszystko będziesz wiedział. Kiedy nie ma nas w domu, kiedy rodziców nie ma w domu, dom się rozpada. Choćbyśmy zarabiali nie wiem jakie pieniądze. Nagle się dowiadujemy, że dziecko od lat bierze narkotyki, bo nas nie było. Byśmy zauważyli. I kiedy nie jesteśmy z biednymi, kiedy oni nie są naszymi bliźnimi, nie jesteśmy w stanie im pomagać. Jesteśmy pracownikami socjalnymi. To nie ma nic wspólnego z jałmużną ani miłosierdziem. To mogą być dobre pieniądze, ale to nie ma nic wspólnego. Jałmużna to jest część mnie, to jest danie tego, co mnie się należy, co jest moje.
Wczoraj byłem u jednego tu z dentystów, który w każdą sobotę w swoim gabinecie, u swój gabinet udostępnia ubogim. Oczywiście jest to ryzyko wielkie, bo potem inni nie przyjdą. Jeśli któryś z lekarzy będzie na przykład chorych na AIDS przyjmował, inni nie przyjdą. Więc on to robi i mówi tak do mnie wczoraj. Później powiedziałem Ojcu Świętemu, że go przyprowadzę w następnym tygodniu do Ojca Świętego, bo to jest czysta jałmużna to, co ten człowiek robi. On mówi tak, organizm ludzki jest tak w stanie się przystosować, że bez zębów możemy jeść. Możemy chleb, gryźć mięso, bo tak się twarde staną dziąsła. Ale gdy pójdzie, poprosi o pracę, to nikt z nim rozmawiać nie będzie, gdy jest bez zębów. I przywrócenie godności temu człowiekowi, to jest wprawienie mu zębów. Co jest dzisiaj bardzo kosztowne. I mówi, to jest jałmużna. I tego człowieka to kosztuje. On w sobotę daje siebie. Nie to, że daje pieniądze, odpis bankowy. Daje siebie. Swoją pracę. Swoje fotele. On idzie szukać. To jest to, co papież mówił. Wyjdź z Watykanu i szukaj biednych. Niech oni ciebie nie szukają. Jak są takie zimne noce, biorę gwardię szwajcarską, kupujemy po 400 śpiworów. Czy państwo wiecie, jak jest trudno rozdać takie śpiwory w nocy? Znaleźć tych ludzi? Łatwiej jest zrobić bankiet i zaprosić ich, żeby raz się najedli, niż iść i pomóc im wtedy, kiedy oni potrzebują. Bo na ogół my pomagamy wtedy, kiedy nam się wydaje, że trzeba pomóc. Drodzy państwo, małe dziecko nie mówi, tylko płacze albo się cieszy. A matka wie, kiedy przykryć, kiedy nakarmić, kiedy umyć, kiedy iść do lekarza, bo kocha. Jeśli nie kochamy, to nic z tego. Jesteśmy pracownikami socjalnymi, dobrze płatnymi, albo którzy mają dobre serce. A to jest zupełnie co innego. Bez miłości to nie przemienia. I właśnie tak jest papież. Dokładnie jest taki. Dzisiaj też mnie pytał, jak wychodziłem. Mówi, nie brakuje ci pieniędzy? Tak tylko pyta ojciec. Bo bankier zapyta, ile mamy na koncie. Albo czy wzrosło, czy na giełdzie poszło, czy nie poszło. A papież pyta, nie brakuje ci, masz? Drugi zaraz, jak mnie wybrał Ojciec Święty, to sugestia. Twoje konto musi być puste, bo kiedy puste, to jest dobre. Bo pieniądze są po to, żeby służyły, a nie po to, żeby były w banku. Jeśli ci przyjdzie, a to są duże pieniądze, którymi dysponujemy. Jeśli ci przyjdzie do głowy, wstaniesz rano i w twojej głowie zrodzi się, że jakby tak z euro przerać na dolary, bo dzisiaj wysoko stoi, a to są miliony, i w drugą stronę, to poproś, żebym cię przeniósł do stanu świeckiego, ja to podpiszę tego samego dnia i będziesz pracował w banku. Nie będziesz księdzem. Bo to nie jest ewangeliczne. To, co Pan mówił, że warto rozdać dzisiaj, bo to jest czysta Ewangelia, głupcze. Dzisiaj jeszcze tej nocy. Ci, którzy tutaj byłem, Ojciec Święty mnie wysłał na te pogrzeby, gdzie było trzęsienie ziemi. Ci ludzie, którzy nie zdążyli się podzielić tym, co mieli, się nigdy nie podzielą. Bo w Ewangelii mieć to znaczy dać. Mieć to znaczy dać. Dlatego Pan Bóg mnie pobłogosławił, żebym mógł pomóc innym. Taka jest Ewangelia. Stąd papież mówi, wstańcie z kanapy do tych młodych w Krakowie, kupcie sobie buty sportowe i biegnijcie do drugiego człowieka szukać, jak mu pomóc. To jest jego przesłanie, to jest czysta Ewangelia. Proszę Państwa, my się w Polsce pokłóciliśmy o to, czego nie ma. No, u nas nie ma uchodźców. Do tej pory się pokłóciliśmy, wszystkie partie się pokłóciły, wszyscy się pokłócili, a ich nie ma. Natomiast jak mnie ktoś pyta, to ja od razu sięgam do Ewangelii, kto jest moim bliźnim. Moim bliźnim jest ten, który jest w potrzebie. Nic więcej. Nie interesuje mnie, czy on jest uchodźcą. On jest w potrzebie. Przyszedł kiedyś, nasi Polacy są najtrudniejszym takim ogniwem tutaj bezdomnych. Mamy tutaj około 3000 bezdomnych w Rzymie. Dlatego, bo u nas bezdomność jest związana z alkoholizmem. Stąd i śmiertelność, ich ciągle chowamy, ich 50-45 lat. Robimy pogrzeby królewskie.
I kiedyś przyszedł taki jeden, zapukał, papież mi kazał mieszkać poza Watykanem, bo zawsze do ciebie mogą przyjść. Ty, skoro jesteś ich biskupem, to musi być dostępny. Jak się chcesz chować, no to bardzo lubię używać tego, to się zwolni. Już kilka razy to słyszałem. Więc kiedyś przyszedł ktoś w nocy i mówi tak. Niech się ksiądz nie dziwi, że jestem pijany, bo jak nie jestem pijany, nie mogę rozmawiać, bo mnie się wszystko trzęsie, ja muszę być pijany. I mówi, mój brat śpi tutaj w